Sztuczna inteligencja jako narzędzie może być niebezpieczna wtedy, gdy zostanie wykorzystana intencjonalnie. Niebezpieczny scenariusz polegałby na tym, że inni ludzie wykorzystają tą sztuczną inteligencję przeciwko jakiejś innej grupie ludzi. Już w tej chwili buduje się przecież roboty bojowe, więc w związku z tym, jeśli wyposażymy je w sztuczną inteligencję i obdarzymy tak zwaną autonomią, to znaczy zdolnością do samodzielnego działania, może to być niebezpieczne, ale wtedy tymi, którzy będą to niebezpieczeństwo na nas sprowadzali, to będą ci ludzie, którzy posłużywszy się sztuczną inteligencją będą komuś szkodzić czy powiedzmy w jakiś sposób wyrządzać krzywdę. Czy grozi nam bunt maszyn? Z pewnością jeszcze nie.